Cześć, witajcie w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, jako że pogoda dopisuje, będzie kolejny odcinek z ogrodu. Dalej pracujemy na powietrzu, póki jest taka pogoda, póki jest taka możliwość. No, jako że będzie powoli się zbliżała wiosna, to będzie coraz więcej odcinków ogrodniczych. Dzisiaj w ręce mam maść ogrodniczą. Przelecę wszystkie drzewka, które ostatnio przycinałem. Zasmaruję tą maścią powstałe cięcia, powstałe blizny, żeby się nie wydawały żadne choroby grzybowe. A później zacznę grabić te liście, robić porządek w ogrodzie na dzisiaj. Taki jest plan, żeby tam już od tego starego orzecha, tam gdzie ta siatka jest, od tamtego kawałka zacząć już przygotowywać powolutku przestrzeń pod grządki, tak, żebym miał gdzie sadzonki wsadzać, jak je zacznę robić. No, trochę zeszło nad tym malowaniem, no to pędzlem się nakłada tą całą maść ogrodniczą. Tak to mniej więcej wygląda. Mam nadzieję, że to dobrze jest zrobione. Jeszcze przejdziemy sobie do tych wiśni. No a tutaj wygląda to sobie no, normalnie, no co tam jakieś maści się ponakłada na miejsca, w których zostały gałęzie odcięte. Tak, i z tej strony kilka takich punktów większych. No i okej. I co dalej? O, roboty jest od groma, czasu wiecznie brakuje. Ja bym chciał sobie zacząć grabić, sprzątać te gałęzie tutaj od tej strony. O, od tego miejsca, ponieważ tutaj bym zrobił nowy kompost, nową pryzmę kompostową. Z tej strony bym zrobił i przeniósł tutaj tą, która jest tam pod tym garażem sąsiada, żeby tam nie było, co nie. To trzeba powycinać wszystko, bo to jest, nie wiem co to jest za krzak. Ale tu jest tutaj w cholerę roboty, pełno takich śliwek. Nie wiem, czy aż wszystkie te drzewka zostawiać. Może spróbuję po prostu powybierać te gałęzie z ziemi. No jest tyle roboty, że mnie to po prostu ponad moje siły. To będzie na dzisiaj w tym. Tutaj się zacznę od tej strony, albo najpierw tą ścieżkę przegrabię. No, może tak bym zrobił, od tamtej strony zgrabić tą stronę i zacząć lepić pryzmę kompostową w tym miejscu. Tu jest tak niesamowicie miękka ta ziemia. Kurczę, no. No i te stare takie spróchniałe gałęzie zostaną tutaj tak samo, żeby się dalej rozkładały. No to się biorę za to. Looking for an answer. Maybe the biggest question was in
Nie wiem, jak widać efekty mojej dzisiejszej pracy, bo już jest prawie 18. Miałem dzisiaj takiej weny, takiego powera, aż jestem sam w szoku. Już to fajnie tutaj zaczyna wyglądać, kawałeczek i wygrabiony, wycięte już parę drzewek, takich samosiejek. No tu będzie wszystko wykoszone, tu będzie miejsce po warzywniak, więc miałem chwilę zawahania, bo te drzewka myślałem sobie, ach, zostawię, może jakoś je przytnę i też sobie będą rosły. No ale, no nie, jak tu ma być warzywniak? To ma być warzywniak, to jedno drzewo zostawiam, nie wiem co to jest. Na razie zostaje. Zobaczymy, co tam się z tego rozwinie. Ale efekt dzisiejszej pracy, no dla mnie jest zadowalający. I tu jeszcze jest kawałek tego mchu odgarnięty. Nadal jest dużo roboty. Myślę, że takim tempem, jakbym miał tydzień urlopu, to byłbym w stanie w tydzień przygotować ten kawałek tutaj, wykosić. Mam teraz jakoś tak więcej energii, już więcej pewności siebie, już się oswajam faktycznie z tą posiadłością. Tak pewnie niektóre rzeczy robię bez zawahania, więc też to przynosi lepsze rezultaty w krótszym czasie. No dobra, a ja tym samym dzisiaj kończę. No naprawdę, jest już godzina 18. Rekordowo długo jak na moje możliwości. Prawie 3 godziny dzisiaj tutaj popracowałem, bo w pracy oczywiście, praca na etacie. Niecałe 3 godziny pracy w ogrodzie. Jeszcze wcześniej po przyjeździe napaliłem w kozie, żeby ten pokój tam też się ogrzewał. No więc rezultat jest bardzo, bardzo zadowalający, naprawdę. Something from nothing.
Life lessons come one in a dozen, the other 11 give something from heaven. Life changes, just open the door, one thing's certain, I'll always be yours. No i elegancko to wygląda, powiem wam, coraz lepiej, z pełnym zaangażowaniem. Drugi dzień, do 18 tutaj siedzę, teraz nawet w deszczu pracuję, nie wiem czy słychać. Ale się już będę zbierał, bo jest praktycznie no prawie 18, muszę się jeszcze przebrać. Dwa dni takiej pracy i jakie efekty. Skąd we mnie tyle powera, to ja nie wiem. Jestem w szoku, jak mi to idzie, jak mi się chce robić, mimo takiej pogody. Wow. Wszystko już tutaj ładnie wykoszone. No. Elegancko. Tam daleko jeszcze jest kupa drzew wyniesiona. Kontynuujemy dalej prace ogrodowe. Nazbierało się dużo gałęzi, mniejszych, większych. Trzeba by to teraz przerobić, rozdrobnić w rozdrabniarce. To się biorę do roboty. Jak to u mnie na kanale jest, szkoda czasu na zbędną gadkę. Trzeba robić. Thank you.
must have wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. No, już jedna kubka takich mniejszych, drobniejszych gałązek porozdrobniana. Głównie z tego tutaj bzu. Zabieram się za trochę większy kaliber. O, takiego wielkoluda. Myślę, utnę sobie go tutaj, tylko te drobniejsze. Te drobniejsze się zrępuje. Ten grubszy pionek, pień. Może się nawet w przyszłości przydać na jakieś paliki czy coś, nie? Więc wrzuci się go do stodoły. Ok. Powiem wam, że nie wiem, co to jest za drzewo. Te najświętsze pędy u samej góry mają takie trochę futerko na sobie. A sam pień, nie wiem, jak to dobrze wygląda. Lekko zielonkawy od zewnątrz, a może chory jakiś w środku. Im bliżej środka, ten taki zgniły, spróchniały, sam środek, sam rdzeń. No nie wiem, co to może być za drzewo. Także najświeższe pędy u samej góry takie mają futerko na sobie. Jak ktoś wie, co to jest za drzewo, dajcie znać. A ja się biorę dalej za cięcie. There.
myślę, że na ten odcinek wystarczy materiału. Dzięki za zainteresowanie kanałem, za aktywność pod filmami. Dla nowych widzów, jeżeli podoba Ci się content, zostaw suba. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, do następnego razu.